rodzi niebezpieczeństwo lawiny pozwów sądowych. Tak naprawdę no, my wzorujemy się na prawodawstwie amerykańskim, bezkrytycznie małpujemy pewne rozwiązania, które się nie sprawdziły, ale tylko dlatego, że to jest amerykańskie, tylko to, że my tacy jesteśmy, my chyba czasami jesteśmy bardziej amerykańscy teraz, jak sami Amerykanie. Tak jak kiedyś byliśmy, co niektórzy z nas byli bardziej rosyjscy, jak sami Rosjanie. Także no, jest jakaś taka dziwna mentalność w naszym społeczeństwie, ale to jest też chyba brak wiary w siebie i brak takiej własnej tożsamości. Opieka nieformalna oraz opieka świadczona przez członków rodziny. To, co wspomniałem przed chwileczką wcześniej, było normą, dzisiaj staje się z ekonomicznego punktu widzenia czymś nieopłacalnym. Dla mnie, uważam, jest to coś przykrego, ale tak to zaczyna wyglądać w społeczeństwie. Myślę, że my tego unikniemy. Singapur, azjatycki biopolis. W 2000 roku rząd Singapuru wspał branżę farmaceutyczną i biotechnologiczną, ustanawiając Biomedical Science Initiative. Od tego czasu sektor ten odnotował, ja przepraszam za mój angielski, odnotował gwałtowny wzrost. W 2008 roku jego produkcja przemysłowa zwiększyła się do mniej więcej 20 miliardów dolarów, co stanowiło blisko czterokrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2000. Kluczem do sukcesu okazała się zdolność Singapuru do szybkiego łączenia różnych zasobów z infrastrukturą, co przyciągnęło zagranicznych inwestorów. Zwieńczeniem tych osiągnięć jest biopolis, wciąż ewoluujący i rozrastający się kompleks badawczo-rozwojowy, w którym zlokalizowano najważniejsze państwowe instytuty prowadzące biomedyczne badania naukowe oraz prywatne laboratoria badawczo-rozwojowe. Tutaj mamy taki wykres pokazujący, jak rozwój technologiczny wpływa na pewnego rodzaju zjawiska, które widzimy, tak? Etap badań, może ja to zmniejszę trochę, tak żebyście Państwo, jak ewoluują technologie, tak? I co na początku są badania, powoduje to rozwój technologiczny i na pewnym etapie wchodzi to w komercję. No nie mamy, znaczy w pewnym stopniu ci, którzy pociągają za te sznurki, mają na to wpływ. My bardziej jako osoby bierne, kupując te produkty lub nie. Ja dzisiaj coś czytałem, że słyszałem tak przypadkowo, żona jakiś program oglądała, że lifting kosztuje 20 tysięcy. Tak naprawdę krótko osiągalne metody, ludzie wolą zbierać pieniądze, tyrać, żeby zebrać te 20 tysięcy, poddać się takiej operacji, zamiast coś zrobić ze swoim życiem i osiągnąć te efekty trwalsze i naprawdę za rezygnację z pewnych rzeczy, ale nieważne. Modele biznesowe stanowią element spajający. Ubolewam nad tym, no ale tak jest, tak to dzisiaj wygląda. Co może zaoferować nauka? Technologie ochrony zdrowia. Co wspiera administracja rządowa, bodźce regulacje prawne, czego chce społeczeństwo, pożądane usługi i produkty. I tak naprawdę to my wpływamy na to, w jakim kierunku rozwija się nauka. I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co się dzieje na świecie, jest wypadkową cząstkowych poziomów świadomości poszczególnych osób. Czekająca nas podróż. Choć każdy z nas pragnie wieść lepsze i dłuższe życie, życzenie to wiąże się z obciążeniem, które może stać się przekleństwem dla społeczeństwa. W książce tej zgłębiamy siły stwórcze nauki i technologii, które umożliwią nam przekroczenie progu 100 lat życia oraz przeszkody natury ekonomicznej, społecznej i politycznej, które mogą stanąć nam na drodze. Wzajemne oddziaływanie tych sił twórczych, stwórczych i przeszkód ukształtuje obraz świata w okresie od dzisiaj do 2025 roku. Jako wykształceni konsumenci lub profesjonaliści związani z wieloma względami z bionaukami, musimy szczegółowo zrozumieć ten dynamiczny proces. Poprawa higieny. Ja tylko teraz pokażę pewne elementy z książki, bo chciałbym na koniec, bo już trochę długo sobie rozmawiamy, pokazać Państwu wnioski, do jakich dochodzi autor, w jakim kierunku, jeżeli chodzi o perspektywę do 25 roku życia, może pójść no, rozwój w kierunku właśnie przedłużania naszego życia. Wiadomo, swój wpływ miały również śmiercionośne epidemie, potęga immunologii. W latach 90. XVIII wieku angielski lekarz Edward Jenner odkrył szczepionkę na ospę.
Niby ona podnosi odporność. Rozmawialiśmy sobie o szczepionkach, nie będę rozwijał. Przeciwciała monoklonalne. W 1900 trochę powiemy o tym, bo to jest takie pojęcie, którego na co dzień, że tak powiem, się nie używa. W 1975 roku angielscy naukowcy Karl Milstein oraz George Kochler wynaleźli laboratoryjną metodę otrzymywania dużych ilości wysoce swoistych przeciwciał pochodzących z jednego klonu limfocytów B. Przeciwciała te, nazywane przeciwciałami monoklonalnymi, są wysoce swoistymi molekułami białkowymi skierowanymi przeciwko antygenom obcym, które występują na powierzchni bakterii, wirusów oraz komórek nowotworowych atakujących dany nasz organizm. Niestety, znaczy, ja jestem daleki od mówienia, że komórki nowotworowe atakują nasz organizm. To nie jest tak. No, my stwarzamy środowisko, one się tam rozwijają. Ale rozmawialiśmy o tym, nie będę, że tak powiem. Ale dla tych, którzy na przykład wyrwani z kontekstu będą słuchali tego programu, to nie do końca tak jest. To my stwarzamy w naszym organizmie środowisko, na którym się namnażają takie bakterie, takie wirusy, bo one znajdują w tym momencie dla siebie dogodne warunki, tak jakby swój dom. Więc jak każdy żywy organizm, chcą się namnażać. I tak to się dzieje. Także tutaj nic nas nie atakuje. No. Niestety, limfocyty B bardzo szybko giną na pożywkach hodowlanych. Aby rozwiązać ten problem, naukowcy doprowadzili do sztucznego połączenia fuzji limfocytów wytwarzających te przeciwciała z komórkami nowotworowymi, posiadającymi zdolność do nieskończonej liczby podziałów. Powstała w wyniku tego procesu komórka, nazywana hybrydomą, wykazuje cechy obu rodzajów komórek i może wytwarzać praktycznie nieograniczoną ilość przeciwciał w pojedynczej swoistości. Powiem szczerze, troszeczkę dla mnie magiczne wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych. Tutaj mamy rysunek, faza, fuzja komórek, komórka nowotworowa, limfocyt B, po połączeniu tworzą taką komórkę hybrydomą, w środku niej są właśnie te przeciwciała. Kolejna rzecz, antybiotyki nie rozwijamy, macie Państwo też w większości wyrobione zdania na ten temat, rewolucja DNA. Dzisiaj to też o tym mówiliśmy, mówi się o tym, że to jest tylko jakby pamięć, która pewne możliwości, z których możemy skorzystać lub nie, a nie determinant sam w sobie jako taki. Większość ludzi leniwych, nazwijmy to po imieniu, zwala winę na geny, bo ja taki jestem, bo to geny, bo to rodzinne. Nie. Chcesz taki być, to jesteś. Masz pewną bazę, możesz być takim człowiekiem, jakim chcesz być. Ty pracuj nad sobą, a nie mów, że to inni są winni, a nie ty. Naukowcy sami utrzymują ład i porządek w swoich szeregach. Niektórzy naukowcy wcześniej zdali sobie sprawę z tego, że techniki rekombinowanego DNA mogą tworzyć organizmy wyposażone w niebezpieczne nowe cechy. Czy oni tak aby na pewno się kontrolują, drodzy Państwo? No nie czarujmy się. W tej książce też jest powiedziane o tym, że biznes wpływa na naukę i to jest sterowane. Ja już kiedyś o tym mówiłem, ale wspomnę, bo warto. Znam cudowne pomysły, które zrewolucjonizowałyby świat, ale które są bardzo mało znane, chociażby pomysł pana Łągiewki, samouka, jeżeli chodzi o zderzaki kumulujące energię uderzenia. Tyle lat, nikt tego nie wykorzystuje, gdzieś tam coś się dzieje, bo pan Łągiewka jako wielki patriota nie chciał tego sprzedać, mimo to jeden z generałów, nie chcę wchodzić w temat, tak, sprzedał jego patent, zarobił na tym, on teraz dochodzi swoich praw, syn urósł, skończył prawo i zaczynają coś tam robić w tym kierunku, ale o co mi chodzi? Cudowne pomysły, które by naprawdę mogły zmienić oblicze świata, z braku dofinansowania, albo nawet z tytułu włożenia pieniędzy w to, żeby ten pomysł nie ujrzał światła dziennego, nie rozwijają się. A pomysły, które według wszelkich prawideł i znaków na niebie i ziemi są do niczego i powinny być zakopane głęboko pod ziemię, tylko dlatego, że ktoś wymyślił, że na tym zarobi pieniądze i władował w to kasę, to te pomysły się rozwijają. Najwyższa pora, żeby każdy z nas podejmował samodzielne decyzje, że wiadomo, że do tego potrzebna jest świadomość. Ta świadomość już owocuje coraz bardziej, więc nie liczmy tylko na tych naukowców jako autorytety, bo często to jest bardzo różnie z tymi autorytetami naukowymi.
Krótkie omówienie bionauk, nie będę omawiał. Tu macie Państwo taką tabelkę pokazującą, zobaczcie, ile tych technologii w bionaukach jest. Jeżeli chodzi o DNA, mamy genomikę, badania genetyczne, chipy DNA, farmakogenetykę, rekombinowane DNA, terapie genowe, genetyczne odciski palców, RNA, antysensowne RNA, interferencyjne RNA, mikroRNA, białko, szczepionki przeciwciała monoklonalne, protoomika, testy immunologiczne, komórka, komórki macierzyste, macierzyste, leki przeciwbakteryjne. Nie rozwijam, bo to są jakieś tam nauki i tak dalej. No tutaj chyba warto trochę się nad tym zatrzymać. Rodzaje badań genetycznych, badania prenatalne. Badania te przeprowadzane są w trakcie ciąży w celu określenia ryzyka rozwoju określonej choroby genetycznej u płodu, takiej jak rozszczep kręgosłupa czy zespół Downa. Pomagają one rodzicom podjąć decyzję o ewentualnym dokonaniu aborcji lub przygotowują ich na chorobę dziecka. Ja tylko tutaj wspomnę, że coraz więcej zaczyna się pojawiać wśród młodych organizmów różnego rodzaju chorób genetycznych, nie tylko tych, które tu zostały wymienione. Myślę, że to nie jest, że może GMO wpływa na to, ale rzeczywiście tak jest. Potwierdzają to fakty w rodzinach osób, które żyją pośrodku na przykład upraw, gdzie na co dzień stosuje się środki typu Roundup, środki ochrony roślin i modyfikowaną roślinność, która wręcz wymaga tego rodzaju środków, bo leży to w interesie firm, które je produkują. Badania genetyczne noworodka, rutynowe badania przesiewowe noworodków są najczęstszym praktycznym zastosowaniem badań genetycznych. Umożliwiają one wykrycie i leczenie u noworodków nieprawidłowości genetycznych, takich jak fenyloketonuria czy niemowlęca niewydolność tarczycy. Ja kiedyś chyba wspominałem w jakimś programie, no kiedyś natura sama regulowała pewne rzeczy, osobniki słabe nie przeżywały. Zresztą selekcja naturalna jest chyba no, prawidłowym, dobrym prawem natury, bo w tym momencie życie wchodzi na wyższy poziom, jakość tego życia. W momencie, kiedy nie chciałbym być źle odebranym, tak jak Niesiołowski, intencje jego, w każdym, tak samo jak Wałęsa, tak, że jest homofobem tak naprawdę, powiedział to, z czym, no, jest to człowiek prosty, tak, wyniesiony przez pewne siły, które było, którym to było wygodne, ale powiedział dobrze, no, tak naprawdę dzisiaj, dzisiaj zaczynają być pewne rzeczy wynoszone na piedestał jako, chcę coś Państwu przeczytać, tylko nie wiem, czy mam tutaj tą gazetę, na sam koniec chyba przeczytam, poczekajcie, tylko poproszę żonę. Może właśnie teraz przy tej okazji, może nie na sam koniec, ale chociaż jak będę miał pod ręką, to nie zapomnę. Rewelacyjny felieton, zresztą bardzo lubię pana Szmilichowskiego z ostatniego Nieznanego Świata, który odnosi się do tej kwestii. Ja teraz to pominę, a pójdziemy dalej. Przedobjawowe badania genetyczne. Badania te pozwalają określić, czy u danej osoby występuje ryzyko rozwoju pewnych chorób genetycznych. Badania na nosicielstwo chorób genetycznych, badania diagnostyczne, badania kryminalistyczne. Określenie profilu zdrowotnego konsumenta. Badania te można przeprowadzić przez internet, czy służą one określeniu ryzyka występowania różnych chorób. Znaczy, drodzy Państwo, są różne metody przez internet można robić. Ja robię czasami takie typowanie metaboliczne oparte właśnie na testach, które się robi przez internet. Tak naprawdę nie trzeba aż takich badań. Tu mamy pokazany schemat, według którego została sklonowana owca Dolly, jak to wyglądało, jak to zostało zrobione. Myślę, że to nie ma sensu o tym mówić, bo tak naprawdę możemy klonować. To taka kolejny przykład nieudanej próby tego, co już w naturze jest, bo tak naprawdę my się klonujemy, tak? Tworząc nowe życie, dając nowe życie, budując nową rzeczywistość, nowy świat w tym nowym organizmie. Terapie stosowane w terapii genowej. Nie o tym chciałem. Myślę, że przejdziemy, długo już się rozmawiamy, przejdziemy do tego,
w jakim kierunku biznesowe oblicze biomedycyny. Wspomniałem wcześniej o tych elementach biznesu w medycynie, wysoki współczynnik niepowodzeń. Tutaj macie Państwo też schemat pokazujący przychody uzyskiwane w amerykańskim rynku zdrowotnym w miliardach dolarów. Jak sobie spojrzymy, najwięcej, bo to jest 177 miliardów rocznie, to są farmaceutyki. Wyroby medyczne 93 miliardy, 22%. 14% profilaktyka, leczenie chorób. Znaczy, może inaczej. Profilaktyka bierna, nieczynna, czyli leczenie chorób tego, co już jest, czyli i w tym są na przykład badania lekarskie, czyli bieganie od jednego do drugiego, robienie sobie badań. Diagnostyka medyczna, no to tutaj mamy też badania, trochę się zamotałem, nieważne, w każdym bądź razie, jakbyśmy to połączyli, to już jest 27%, 56 miliardów. Biotechnologie rośnie, myślę, że w przyszłości będzie rosło 10%, 44 miliardy. Ale zobaczcie, w jakim kierunku to idzie, drodzy Państwo. Biotechnologie. Już nie tylko sama chemia, ale w kierunku biologii się zwracają. Widzą, że tak naprawdę to, co się teraz dzieje, to są nieudane kopie tego, co już w naturze jest, więc lepiej sobie coś tam przypisać, a tak naprawdę jest to już w naturze. Fazy opracowywania leków w Stanach Zjednoczonych. Tutaj chciałem tylko krótko, tak? Faza przedkliniczna, 3,5 roku, liczba związków chemicznych 5000. Na świecie jest ich ogromna masa. Faza pierwsza, rok. 5 związków przechodzi do dalszych badań, czyli szukają jakiejś substancji biologicznie aktywnej w jakimś w roślinie czy związku. 3,5 roku mają na to, żeby znaleźć które, tak? Później do tej fazy przechodzi 5 związków, rok czasu badania, faza druga 2 lata, faza trzecia 3 lata. Ocena dokonana przez Organizację Zdrowia, FDA, gdzie jeden związek zostaje zatwierdzony 2 lata. Jak to sumujemy, to jest tylko z tej strony. Mamy 5, 9, 12,5 roku. 12,5 roku. Faza czwarta, tutaj nie podano ile. Drodzy Państwo, i oni mówią, że w tym momencie coś, nad czym pracują, załóżmy nawet 15 lat, no to jest takie zdrowe, my tyle czasu nad tym pracowaliśmy. A jak ja to sobie czytałem, to mi się nasunęła taka myśl. Natura nad lekami, które mamy za oknem w roślinach, pracowała nad nimi tysiące lat, setki tysięcy lat. Jakim prawem naukowcy dzisiaj mówią, że to, nad czym pracują 15 lat, i często wyniki, statystyki są fałszowane, bo nie wiem, czy Państwo znacie to, ale jest takie powiedzenie, że kłamstwo, duże kłamstwo, a później jest statystyka. Są fałszowane, naginane pod kątem tego, bo jeżeli przez tyle lat wydało się kupę pieniędzy w laboratoriach, jak Państwo czytaliście w Singapurze, jakie były inwestycje, więc robi się wszystko, żeby zarobić na tym, żeby w końcu efekty końcowe, koszty końcowe poniósł ten człowiek mały. Ostatnio na TVN24 też krótki wywiad widziałem z facetem, prezesem firmy medycznej w Polskiej, która rocznie wydaje około 40 milionów euro i jest na minusie przez 4 lata. Oni liczą, że sprzedając swój lek gdzieś tam po Afryce, po Ameryce Południowej, zarobią za 2 lata jakieś 10 milionów euro. Czy to tędy, o to tutaj chodzi? Ograniczenia napływu nowych leków. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Polska oprócz krajów trzeciego świata jest jednym z źródeł, gdzie najwięcej właśnie leków niedopuszczonych do obrotu, czy w Stanach, czy na Zachodzie, jest sprzedawanych. Polacy są lekomanami i tutaj trzeba sobie zdać też z tego sprawę. Wyzwania dla innowacji. Najlepsze wyniki ekonomiczne, a perspektywy na przyszłość. Aby utrzymać porównywalny poziom przychodów, w okresie następnych 5 lat branża farmaceutyczna będzie zmuszona do wprowadzenia na rynek czterokrotnie większej liczby nowych produktów leczniczych niż w poprzednich 5 latach. Jest to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę siły rynkowe, presję na konkurencyjność cen, liczbę naukowców, badaczy oraz specjalistów do spraw marketingu, sprzedaży niezbędnych do realizacji tego zadania. Oczekiwania dotyczące wzrostu przychodów i konieczność utrzymania się na rynku zmuszą
firmy farmaceutyczne do wprowadzenia znaczących innowacji oraz nowych modeli we wszystkich aspektach cyklu życia produktu leczniczego. Przewiduje się, że w aptekach będzie coraz więcej leków bez recept, aby ludzie sami sięgali tak naprawdę, no niszcząc te swoje zdrowie. Bezkarnie tak naprawdę możemy sięgać tylko do tego, co natura nam daje. Chociaż też nie do końca, bo rośliną też się można zatruć, także no, chociażby trujące grzyby, tak? Ale spokojnie, jeżeli mniej więcej zna się jakąś wiedzę taką ogólną, no każdy wie, jak wygląda pokrzywa. Mało kto wie, że no, niedługo, drodzy Państwo, pokrzywy będą, więc warto. Kiedyś ludzie gotowali zupę z pokrzywy. Ja może będę wtórował Niesiołowskiemu, ale to są zbawienne chwile dla naszego organizmu, bo dajemy mnóstwo różnych składników po to, by później funkcjonować prawidłowo. Konieczność zainicjowania szeroko zakrojonych poszukiwań. Dzisiejsze leki modyfikują nieprawidłowe funkcjonowanie około 500 cząsteczek naszego organizmu. Tylko teraz pytanie, dlaczego te cząsteczki, ten nasz organizm nieprawidłowo funkcjonuje? Przecież to my sami sobie powodujemy ten stan. Więc po co łykać coś, co modyfikuje, kiedy można pójść od przyczyny, zmienić swoje nawyki? Jeżeli założymy, że każda choroba o złożonej etiologii, jak cukrzyca, nowotwór lub rozszczep kręgosłupa, może być uwarunkowana wadliwym działaniem od 5 do 10 genów i przyjmiemy, no, gadanie, że to geny są winne, no daleko idące spłaszczenie, i przyjmiemy szacunkowe założenie, że od 100 do blisko 150 chorób jest spowodowane działaniem zmienionych genów, można określić liczbę genów chorobowych na około 1000. Każdy z nich lub produktów genowych odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie od 3 do 10 białek. W związku z tym wydaje się, że liczba nieodkrytych jeszcze cząsteczek docelowych dla leków, czyli takich, których wadliwe funkcjonowanie należy skorygować, mieści się w przedziale 3 do 10 tysięcy, co jest wartością znacząco większą niż 500. Stosowane początkowo metody identyfikacji cząstek docelowych na siłę w dużym stopniu zawiodły. Mimo intensywnego wykorzystywania wysoko wydajnych badań przesiewowych, chemii kombinatoryjnej i danych genomowych, efektywność prac badawczych nad opracowaniem nowych leków nie ulega znaczącej poprawie. I nie ulegnie, drodzy Państwo. Także takie ślepe wierzenie w to, że medycyna i naukowcy pomogą i rozwiążą za nas nasze problemy, to jest takie, powiedziałbym, trochę takie ślepe, delikatnie rzecz mówiąc. Całkowita liczba aliansów badawczo-rozwojowych zawartych przez 20 największych firm farmaceutycznych. Zobaczcie, drodzy Państwo, firmy łączą się po to, żeby na rynku generować sobie zyski, bo tak naprawdę dzisiaj każdego w biznesie, a to jest biznes, rozlicza się za zysk. Po to się łączą, żeby zarabiać kasę. Ja już widzę, że za chwilę będą 2 godziny. Może dzisiaj jest temat dosyć taki niezbyt ciekawy, ale wytrwajcie Państwo do końca, bo myślę, że warto mieć takie spojrzenie z punktu widzenia tego, co nauka na ten temat, tak? Oto najczęściej stosowany podział branży wyrobów medycznych, które też generują, widzieliście Państwo, tylko na rynku amerykańskim jakie pieniądze. Jakbyśmy to w ujęciu ogólnoświatowym zrobili, to by było jeszcze ciekawiej. Kardiologia, ortopedia, neurologia. No na przykład ortopedia, tak? Najważniejsze są, dochodzą do tego też ludzie w różnych rejonach konfliktów wojennych, gdzie nie mają kończyn i tak dalej. Najważniejsze podsegmenty obejmują m.in. implanty kręgosłupa stawu biodrowego, implanty stawu kolanowego. Część największych firm tego segmentu to Johnson & Johnson, Stryker, Zimmer. Kontrolują oni ponad 70% rynku. Główne rodzaje badań laboratoryjnych, badania z zakresu chemii klinicznej, badania immunologiczne, badania hematologiczne. Także większość badań laboratoryjnych obejmuje te 3 grupy. Badania chemii klinicznej obejmują szeroki zakres analiz krwi, innych płynów ustrojowych służących pomiarowi najważniejszych komponentów, takich jak stężenie glukozy we krwi,
które może wskazywać na cukrzycę, stężenie elektrolitów, czyli choroby nerek, stężenie enzymów, które mogą sygnalizować choroby pewnych narządów. Badania immunologiczne to testy chemiczne stosowane do wykrywania obecności lub pomiaru ilości określonych substancji, np. leków, hormonów, białek, markerów nowotworowych, markerów uszkodzenia mięśnia sercowego, wykorzystujące przeciwciała specyficzne dla danej substancji. Badania hematologiczne to badania krwi służące określeniu, czy zawiera ona prawidłowe stężenie różnych substancji. Typowe badania hematologiczne pozwalają zwiększyć stężenie cholesterolu, glukozy, liczbę krwinek białych, czerwonych. Zmierzyć, nie zwiększyć. Profilaktyka i zarządzanie chorobą. No, z tą profilaktyką to już rozmawialiśmy. Tak naprawdę nikomu chyba dzisiaj na tym nie zależy, żeby mówić o profilaktyce czynnej, czyli zapobieganiu. Zresztą, tak jak kiedyś Państwu mówiłem, w Unii Europejskiej jest dyrektywa pod tytułem Profilaktyka a leczenie. Ta dyrektywa weszła w życie jakieś 4 lata temu, o ile nie 5. Oczywiście słono zapłacono naukowcom, którzy robili tą analizę, i tam wyliczono, że jeżeli ktoś przeznaczy 1 euro na profilaktykę, to zaoszczędzi 8 euro na leczeniu. To jest zgodnie z tym, co już dzisiaj mówiłem. Najdroższa profilaktyka i tak będzie tańsza od najtańszego leczenia. No i najciekawsze w tej dyrektywie jest to, że dotyczy ona zwierząt hodowlanych. Nic w Europie nie mówi się na temat profilaktyki u ludzi. Chłop na wsi bardziej dba o zwierzęta, dając im kostkę soli krowom do lizania. Mój dziadek, pamiętam, kiedyś małym prosiakom cegłę taką zmurszałą, którą tłukł, chrupały, mówi, że to dla nich witamina C. Bardziej dbał ziemniaki z łupinką dla świń, tak? Pokrzywę moja babcia małym prosiakom i kurczakom cięła na takiej maszynie, a sama pokrzywy nie jadła. Biały chleb, masło łyżeczkami, cukier łyżeczkami. To takiego komfortu i dobrobytu chcemy, a teraz no już na starość chodzić nie może. No, to są wyniki takiego stylu życia. Koszty tego typu działań w Stanach Zjednoczonych wynoszą 30 miliardów dolarów. Uzasadnienie inicjatyw koncentrujących się na zapobieganiu i zarządzaniu chorobami jest proste. Stany Zjednoczone odnotowują najwyższe wydatki na ochronę zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponad 6 tysięcy dolarów rocznie. No, jestem ciekawy. Niech dadzą tylko każdemu 6 tysięcy dolarów na to, by uprawiał sobie ziółka we własnym ogródku i nie będą musieli już wydawać pieniędzy na leczenie. Bo cóż to za profilaktyka, która generuje chorych? To znaczy, że jej nie ma, że to jest tylko fikcja. Mówi się o czymś, czego tak naprawdę nie ma. Ale pod względem uzyskiwanych wyników długowieczności, śmiertelności niemowląt, częstotliwości występowania otyłości i zachorowalności na cukrzycę znacznie ustępują krajom zachodniej Europy. Wnioski. Nie będziemy czytali wniosków. Opieka zdrowotna pod presją. Oczywiście ta presja wynika z bardzo wielu różnych naczyń połączonych. Ten system się sam nakręca tak naprawdę, bo jak popatrzymy na system zdrowotny, system ubezpieczeniowy, na układ rządzących i tak dalej, no to wszystko jest ze sobą powiązane. Finansowanie opieki zdrowotnej, wysokie koszty najnowszych technologii diagnostycznych i leków, starzejąca się populacja nękana większą ilością chorób przewlekłych, niedofinansowanie systemy opieki zdrowotnej. Głęboko zakorzenione przekonania o tym, że dostęp do pewnych świadczeń medycznych należy się wszystkim. I ludzie o to walczą tak naprawdę i nie wiem dlaczego nie korzystają z tego, co mają pod ręką. Koszty leczenia chorób przewlekłych. Myślę, że to warto na to zrzucić okiem. W 2005 roku 133 miliony obywateli USA, blisko połowa populacji, cierpiało na co najmniej jedno schorzenie przewlekłe. Drodzy Państwo, w 2005 roku prawie połowa Amerykanów chorowała na przynajmniej jedno schorzenie przewlekłe. Schorzenie przewlekłe to jest coś, na co pracujemy latami. Jak myślicie, u nas będzie lepiej? Czy nabieracie w tym momencie przekonania, że warto rodzinie wspomnieć o tym, żeby no, wzięli swoje życie w swoje ręce? Kiedyś pięknie powiedział ojciec Pio: lepiej być myszą między dwoma kotami, jak chorym między dwoma lekarzami.
Ja bym powiedział między dwoma panami, między dwoma biznesmenami w białych fartuchach. Choroby przewlekłe są przyczyną 70% wszystkich zgonów w USA. Koszty opieki medycznej świadczonej pacjentom z chorobami przewlekłymi stanowią 75% wszystkich kosztów opieki medycznej w USA, stanowiących 2 biliony dolarów. A 6 tysięcy dolarów na każdego wydawano, jeżeli chodzi o profilaktykę. Więc jaka skuteczność tej profilaktyki? Drodzy Państwo, zobaczcie, to jest rzeka pieniędzy. Komu będzie zależało na tym, żeby ta rzeka wyschła? Bezpośrednie i pośrednie koszty leczenia cukrzycy wynoszą 174 miliardy dolarów rocznie. Co roku leczenie zapalenia stawów kosztuje blisko 81 miliardów dolarów, a koszty całkowite związane z tym schorzeniem wynoszą 128 miliardów dolarów. To są koszty leczenia i koszty związane z utratą wydajności pracy. Szacuje się, że w USA w 2008 roku koszty leczenia chorób serca i udarów wyniosły 448 miliardów. A tam mieliśmy 128, to już mamy prawie 600 miliardów. W 2000 roku szacunkowe ogólne koszty leczenia chorób związanych z otyłością wyniosły 117 miliardów. Drodzy Państwo, zobaczcie, zaraz będzie prawie bilion. Leczenie chorób nowotworowych generuje rocznie 89 miliardów dolarów bezpośrednich kosztów medycznych. Zobaczcie, przeliczcie, na 300 ponad milionów, jeżeli chodzi o liczebność Stanów Zjednoczonych. Jakie to są ogromne pieniądze. Pytanie, skąd one się biorą? Czy o taką wolność nam chodzi? Śmiertelność, liczba zgonów na 100 tysięcy mieszkańców, lata 55-2005. Tu mamy, drodzy Państwo, zobaczcie, jak to wygląda. Śmiertelność spowodowana chorobami. Tu mamy tak, choroba Alzheimera, wcześniej danych nie było. Tutaj mamy no, około pi razy drzwi, 20 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Wypadki, około 50 tysięcy. Trochę więcej, jeżeli chodzi o udary, choroby nowotworowe, prawie 200 tysięcy, choroby serca, no 210 tysięcy. Tylko, że jak się popatrzymy z perspektywy czasu, to tutaj na to wygląda, że to jest tendencja spadkowa. Jeżeli chodzi o raka, to jest tendencja rosnąca. I tak naprawdę przewidują, że w niedalekim czasie ilość osób umierających na choroby nowotworowe będzie większa, niż osób umierających na choroby układu krążenia tak naprawdę. Bo tutaj są tylko choroby układu serca. To trochę za mało. Bo udary to też są choroby układu krążenia. W każdym bądź razie, no nie analizując już tego za bardzo, zobaczcie Państwo, to jest też fajny wykres, jeżeli chodzi o piramidę ekonomiczną. Liczba mieszkańców, roczny dochód. 20 tysięcy dolarów rocznie osiąga na świecie 75 do 100 milionów ludzi. I to są ci, którzy, to są bogaci ludzie. Ja myślę, że gro osób mieści się w tym gronie, dzisiejszych nawet słuchaczy, albo naszych znajomych, którzy się uważają za takich biednych i takich nieszczęśliwych. A zobaczcie, drodzy Państwo, to jest ta piramida, sam czubek, ludzi, którzy decydują o wszystkim tak naprawdę, bo to oni generują, na co wydają swoje pieniądze. Poziom drugi i trzeci to są 1-2 miliardy ludzi, którzy zarabiają od 1500 dolarów do 20 tysięcy dolarów rocznie. I poziom czwarty to są ponad 4 miliardy ludzi. To są ci, którzy zarabiają mniej jak 1500 dolarów. Kraje o największym potencjale rynku konsumpcyjnego, takie jak Chiny, Indie, Nigeria, Indonezja, RPA, Brazylia i Meksyk, wciąż okupują dolną część przedstawionej powyżej piramidy w kategoriach dochodu na jednego mieszkańca. Występują znaczące różnice w częstości występowania chorób i ich progresji pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Na przykład, mimo że ludność RPA stanowi niecałe 2% populacji światowej, w kraju tym mieszka 30% całej światowej populacji pacjentów z AIDS. Tradycyjny model opieki farmaceutycznej stosowanej w krajach rozwiniętych zupełnie się nie sprawdza w przypadku krajów znajdujących się w dolnej części piramidy socjoekonomicznej.
Chiny i Indie mogą stać się laboratorium świata. Przechodzimy do takich trochę analiz i wniosków z tych analiz dotyczących tego, co za chwilę może się zdać na świecie, stać na świecie. Przyszłość biotechnologii w największym stopniu uzależniona będzie od dostępności cenowej wprowadzonych dzięki niej rozwiązań. W okresie od dziś do 2020 roku Indie i Chiny staną się kluczem do obniżenia kosztów opracowywania nowych technologii. Jeżeli Chiny potraktujemy jako światową fabrykę w cudzysłowie, a Indie jako światowe biuro, również w cudzysłowie, to zestawienie Indii i Chin da nam światowe laboratorium. Oba te kraje zakupują wynalazki od państw Zachodu, a państwa Zachodu nabędą innowacje z Indii i Chin. Tutaj mamy mapkę, na której jest pokazany akurat stan globalny, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się AIDS. No, ciemny kolor, Afryka i te takie ciemniejsze, tam gdzie jest największa liczba przypadków, tak? No, już nie chcę tutaj powielać pewnych schematów, zastanawiać się skąd, co i jak, tu mamy malarię, ale dojdziemy sobie do tych przewidywań, nieprzewidywalność przyszłości. Znaczy powiem tak, w jakim stopniu ją można przewidzieć? Nie do końca, bo to są pewne trendy, które i niepewności. Długofalowe trendy, które można poddać ocenie i dokonać ich ekstrapolacji w przyszłość. Kluczowe niepewności, które niełatwo poddać analizie i które podlegają wahaniom wyników. W każdym bądź razie on tutaj analizuje pewne rzeczy, jeżeli chodzi o społeczeństwo, starzejąca się populacja w krajach rozwiniętych, rosnąca ilość przyjmowanych narkotyków i leków. Zwiększone zagrożenie bioterroryzmem, rosnąca potrzeba, pytanie komu na tym zależy, rosnąca potrzeba edukacji i szkoleń, nauka i technologia, ciągły wzrost liczby innowacji technologicznych, biologia systemowa i konwergencyjna technologii. Znaczy ja tutaj przy tej okazji powiem Państwu tak. My poszliśmy tak troszeczkę w szukaniu odpowiedzi na pewne rzeczy, a mi się wydaje, że skoro rozmawiamy dzisiaj troszeczkę też tak o Stwórcy, że Stwórcy nie potrzeba niewolników, że on potrzebuje współpracowników i celowo ten świat został tak ułożony, żebyśmy my tak naprawdę nie zaprzątali sobie głowy pewnymi procesami, które zachodzą dookoła nas, bo one są tak złożone, że na tym etapie to jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, nim my w ogóle kawałek rąbka tajemnicy znajdziemy. Że to jest tak fajnie ułożone, żeby ten nasz organizm sam funkcjonował, żebyśmy my mieli czas na to, żeby się skupić na pewnych elementach, które zostały nam zostawione niejako, abyśmy współtworzyli ze Stwórcą te elementy bardziej subtelne, żebyśmy nie musieli tracić czasu na coś, co można było w pewien sposób zhierarchizować, uporządkować, ustawić, no bo na przykład sam proces trawienia, tak? No czy człowiek się zastanawia nad tym, jak trawi pokarm? No bo po prostu trawi. Ale nie, my chcemy być mądrzejsi, jak to mówią, jajko mądrzejsze od kury. I tak po swojemu, jak ta Zosia Samosia, to też jest dobra droga, jeżeli wynika z pewnej nauki, jaką wyciągamy. Bo jeżeli zaczniemy rozumieć, że tylko współpraca i to taka na wyższych szczeblach i naprawdę nie mamy co sobie umniejszać, tylko znalezienie tej odpowiedzi. Wracam, będę mówił o tym, jak tego szukać, gdzie szukać, jak... prosty sposób tak naprawdę, to żadnych, ja o jakichś rewelacjach wielkich nie mówię, to co czytam czasami sprawia mi większy problem, żeby nawet to przeczytać, przekazując Państwu, aniżeli to, co chciałbym Wam przekazać. W każdym bądź razie, wracamy do nauki i technologii, rosnące obawy związane z globalnym ociepleniem, dostosowanie leczenia do konkretnego pacjenta, medycyna spersonalizowana, biznes i ekonomia, niedobory żywności i związana z tym niesprawiedliwość społeczna, rosnące koszty obciążające system opieki zdrowotnej, globalizacja badań w dziedzinie bionauk, nieprzewidywalne czynniki, czyli to są te czynniki wzięte pod uwagę przy pewnej analizie. Akceptacja społeczna dla bionauk, kryzys powiązany z pojawieniem się nowej choroby lub pandemii, wpływ państw bandyckich dysponujących biotechnologią. Pytanie, kto tu jest państwem bandyckim?
Pandemie są jak huragany, fale tsunami, trzęsienia ziemi. W okresie ostatnich 300 lat doświadczyliśmy 10 pandemii i na pewno wkrótce pojawi się kolejna. Jest to jeden z naukowców, dyrektor amerykańskiego ośrodka badań. Teraz pytanie, czy ta pandemia będzie wynikała z tego, że ktoś nam przyspieszy pewne procesy, czy ona się po prostu ukształtuje sama? Mówią o tym, trąbią, drodzy Państwo, myślę, że tak będzie. My sami na to mówi się teraz o tej bakterii, hiperbakterii, która się uodparnia na wszystko, ale czasami się zastanawiam, czy to by nie było lepsze, bo człowiek nie ma naturalnego wroga tak naprawdę w przyrodzie, poza właśnie tymi drobnoustrojami, mikroorganizmami, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, a które tak naprawdę sami rozwijamy. Nauka i technologia, ogromny sukces czy poważna katastrofa? No zobaczymy, tak naprawdę na sukces na razie to nie wygląda, bo jak ja patrzę na pewne rozwiązania lansowane, to bym nie powiedział, że to jest sukces, ale chcę Państwu, bo już trochę długo gadamy, scenariusze roku 2025, właśnie troszeczkę o tych scenariuszach. Same tylko punkty, elementy składowe nie będziemy. Cicha rewolucja, świat, w którym żyjemy, apatia i starzenie się, no to taka cecha krajów rozwiniętych, tak? Przykładowe scenariusze, nagłówki prasowe, ja tylko przeczytam tak, aby zobrazować ten scenariusz, przedstawimy przykładowe nagłówki, które mogą się pojawić w przyszłych publikacjach prasowych, wcale znaczy, że nie muszą. Nie są to dokładne prognozy, lecz jedynie przykłady objaśniające wydarzenia, których wystąpienie jest zgodne z założeniami, jakie poczyniliśmy w naszym scenariuszu. Niektóre z tych wydarzeń mogą wcześniej czy później mieć miejsce. Inne zaś mogą nie wystąpić wcale. Może się też okazać, że w nagłówkach gazet znajdą się inne, jeszcze bardziej frapujące wydarzenia. I dotyczy to zarówno tych wydarzeń negatywnych, scenariusza negatywnego, jak i tego pozytywnego. Z rynku wycofanych zostaje 5 najważniejszych leków. FDA jeszcze bardziej zaostrza przepisy. Sieć sklepów Walmart ogłasza otwarcie nowych ośrodków diagnostyki obrazowej w 500 sklepach. Rekordowa liczba pacjentów w krajach europejskich odwiedza Indie, aby poddać się leczeniu. 2013. W Afryce pojawia się nowa, niezwykle zjadliwa choroba przypominająca AIDS. Leki na AIDS są nieskuteczne. 2014. Wiele krajów afrykańskich przegrywa walkę z mutującym wirusem HIV. 15. Deficyt budżetowy USA przekracza 10 bilionów dolarów, podatek dochodowy na poziomie 65%. 16. Metody diagnostyki predyktywnej umożliwiają tworzenie przyszłych profili chorobowych pacjentów. 17. Azjatyccy lekarze podejmują pierwszą w historii próbę przeszczepienia mózgu pacjentowi z chorobą Alzheimera. 18. Kobiety w ciąży przyjmujące nowe szczepionki DNA rodzą więcej dzieci z wadami wrodzonymi. 19. USA uchwalają ustawodawstwo obligujące pod karą więzienia do podawania prawdziwych wyników prac badawczych. Ja bym to powiedział, że to jest pozytywny objaw, chociaż to jest ujęte w tym negatywnym scenariuszu. 20 rok. Pierwsze światowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania i usuwania produktów zawierających nanocząsteczki. 2021. Unia Europejska oskarża prywatne domy opieki o rażące zaniedbania. 22. W Waszyngtonie odbywa się marsz przeciwko wielkim firmom bionaukowym. Uczestniczy w nim milion osób. 23. Pojawiły się informacje o klonowaniu ludzi w tajnym szpitalu gdzieś na terenie Azji. Procedura klonowania dostępna jest tylko dla ludzi bardzo zamożnych. 24. W biednych krajach kwitnie czarny rynek handlu ludzkimi organami. Drodzy Państwo, tutaj mała dygresja. Tak naprawdę klonuje się, nie podaje się do powszechnej wiadomości. Druga rzecz, tak naprawdę czarny rynek, jeżeli chodzi o Azję, kwitnie. Azjaci są takimi pragmatycznymi bardzo ludźmi. I ja znam przypadki, na przykład w Chinach, gdzie bardzo bogaci Amerykanie przyjeżdżają, robione są badania na przykład we wiosce, gdzie szuka się odpowiedniej zgodności genowej i na przykład rodzina, która taką zgodność ma, dostaje ogromne pieniądze na przykład w ich
odczuciu de facto dla takiego bogatego gościa, na przykład 20 tysięcy dolarów to jest no, tyle, co dla niektórych z nas 200 złotych. I tacy ludzie płodzą dziecko, które od narodzin tak naprawdę chowane jest razem z prosiakami w oborze. Kiedy dorasta na 100 lat, na tyle, by organy wewnętrzne były dobre do transplantacji, to dziecko jest zabijane dla organów. I ktoś by powiedział, oburzył się, a bo Chińczycy. Nie, tak naprawdę uważam, że winę za to ponoszą ci, którzy mają pieniądze i tak naprawdę nie wiedzą już, co z tymi pieniędzmi robić. I próbują na siłę przedłużyć sobie życie w tym uwarunkowaniu fizycznym, w jakim są. Dlatego z tego punktu widzenia uważam, że śmierć jest sprawiedliwością, która dosięgnie każdego. A poziom świadomości takiej osoby, która posuwa się do tego rodzaju działań, no budzi wiele wątpliwości. Ja osobiście myślę, że no żal mi tych ludzi, po prostu żal mi tych ludzi, bo sami nie rozumieją jeszcze, co sobie gotują, jakie doświadczenia przed nimi, bo to, co ważą tak naprawdę, sami spić będą musieli. Tak to jest. Myślę, że o tym też sobie troszeczkę pogadamy przy okazji Świąt Wielkiejnocy. 2025 rok. Uchwalono bardzo surowe prawa ochrony zwierząt. Organizacja PETA przyparła firmy farmaceutyczne do muru. Czyli tak naprawdę dzisiaj tego nie ma, a mamy 2013. Tutaj jest trochę o GMO, nie będę się rozwijał. Spojrzenie z perspektywy roku 2005, tak zwany złoty scenariusz. I typowe, jakie tam ewentualnie autorzy przewidują wzmianki w prasie. Zakaz prowadzenia badań nad zarodkowymi komórkami macierzystymi zostaje zniesiony. W Stanach Zjednoczonych uchwalona została ustawa o powszechnej dostępności opieki zdrowotnej. Koniec epoki leków typu blockbuster. Rynek zdobywają leki generyczne. Powszechne stają się szczepienia chłopców przeciwko wirusowi HPV. 2014. Singapur jest najpotężniejszym ośrodkiem badań biomedycznym na świecie. 15. Nagroda Nobla z medycyny przyznana zostaje za badania nad komórkami macierzystymi. 16. Biochipy są rutynowo wszczepiane pacjentom. 17. Wyłącznie farmakologiczne, nie wymagające już wykonywania zabiegów operacyjnych, leczenie raka piersi. Ostatnio rozmawiałem z jednym doktorem właśnie na takim spotkaniu, który mówi, że w Stanach dokonuje się, załóżmy, ja będę strzelał, bo ja nie pamiętam teraz dokładnych liczb, ale mi chodzi o proporcje, 60 tysięcy operacji, z których tak naprawdę tylko 10 tysięcy jest koniecznych. 50 tysięcy, 40 to jest do całkowitego uniknięcia, a kolejne 10 do takiego leczenia i obserwacji, tak? Leczenia w ujęciu, powiedzmy sobie, lekarza, z którym rozmawiałem. 2018. Pierwsza naprawa defektu genetycznego płodu in utero w macicy. 19. Terapia oparta na komórkach macierzystych. Wiecie Państwo, co tak naprawdę, za chwilę przeczytam ten reportaż Michowskiego, ale niszczy się naturalne metody prokreacji i narodzin życia, a hołduje się sztucznym, w które się ładuje ogromne pieniądze. O co tu w tym wszystkim chodzi? Zastanówcie się sami. 19. Terapia oparta na komórkach macierzystych umożliwia skuteczne leczenie cukrzycy. 20. Zabieg przeszczepiania serca wykonany zdalnie przez robota. 21. W Chinach i w Indiach powstają ośrodki hodowli tkankowych. 22. Nowe leki na choroby związane z wiekiem wydłużają życie człowieka. 23. Klonowanie rozrodcze dopuszczalne w przypadku rodziców, którzy stracili dziecko. 24. Wiele osób niewidomych odzyskuje wzrok. Konwergencja technologii. 25. Wyniki spisu ludności w Stanach Zjednoczonych mieszka ponad 1 100 000 latków. Co to wszystko oznacza? No właśnie, zastanówcie się Państwo sami, co to oznacza. Dzisiaj trochę długo, a ja na koniec kilka cytatów z ostatniego nieznanego świata, Andrzej Śmielichowski, niekończące się pytania.
Zacierają się wyraźnie dotychczas różnice między sprawiedliwością a niesprawiedliwością, przestępstwem a cnotą, jesienią i zimą, dobrem i złem. Traci na znaczeniu status autorytetów, szczególnie w zakresie humanizmu, a zyskuje sympatia do różnych dziwactw, tego co budzi zamęt, wyróżnia, co występuje z zagajnika. To tak, drodzy Państwo, w kontekście też i tego kręgosłupa, ja już tutaj pokazuję ostatnią stronę z namiarami do mnie, ale chciałbym, żebyście teraz przed oczami mieli jeszcze ten kręgosłup, o którym dzisiaj na początku mówiłem. Ale ten kręgosłup w aspekcie właśnie tych różnych decyzji podejmowanych i nie ma znaczenia, czy świadomie, czy nie. Etos pracy zawsze stanowił, sięgając daleko w historię, coś w rodzaju prawdy podstawowej, jak oddychanie, dzień, noc, bogowie. Dyktat ów jest równie niezrozumiały, co bolesny, a jednocześnie okazuje się jedną z najważniejszych przyczyn tego, iż nasza cywilizacja znajduje się na prowadzącej do zatracenia równi pochyłej. Paradoks? Czy absorbowane z mlekiem matki szaleństwo? Utarło się przekonanie, że praca jest zajęciem godnym najwyższego szacunku. Ja tutaj mówię, że to też jest, zresztą autor później w tekście, całego nie będę czytał, mówi, że to jest takie daleko idące uogólnienie, ale chciałbym, żebyście tak jak zawsze was, Państwa prosiłem, słuchali tego wszystkiego, co mówię sercem i obudzili tą świadomość serca. Rzecz w tym, że wystarczy tylko wystawić głowę spoza sterty sloganów i wiekowych przyzwyczajeń, aby owa prawda przestała być aksjomatem, bowiem praca to nic innego jak najstarszy i najpopularniejszy na świecie od prawieków narkotyk, służący niczym alkohol i środki halucynogenne, odwróceniu myśli i zapominaniu o sobie. Inaczej mówiąc, by ludzie nie mieli czasu na siebie. Ja widzę kolegów, którzy odchodzą na emerytury po kilkudziesięciu, no w stosunkowo młodym wieku, 40-latków, którzy po przepracowaniu jakiegoś tam okresu czasu w mundurach idą na emeryturę i przepraszam za wyrażenie, ale oni dziadzieją, oni nie wiedzą, co ze swoim życiem zrobić, bo nikt im nie pokazał, że mają przeogromne bogactwo w swoim wnętrzu i nikt ich nie pokazał, że można tam znaleźć tak naprawdę cały wszechświat i tylko kwestia zwrócenia się w innym kierunku. Tak są już narzucone im stereotypy zewnętrzne, że nie wyobrażają sobie innego funkcjonowania. Człowiek jest istotą tchórzliwą, upaja się pracą, bo nie ma odwagi na nic innego. Ewangelia pracy, podobnie jak modlitwa, faworyzuje strach, bywa chowaniem głowy w piasek, ukrywaniem siebie przed samym sobą. Praca oferuje ludziom złudne przekonanie, że istnieją, bowiem króluje opinia, że człowiek jest bez niej zerem. Nie masz pracy? Nie istniejesz. Jesteś dziurą w powietrzu. Deus ex machina, świat ex machina, człowiek nie ma odwagi opuścić kieratu, ponieważ boi się prawdy. Nie chce usłyszeć, czym jest. Jeszcze bardziej boi się dowiedzieć, czym nie jest. Nie ma odwagi podjąć ryzyka samodzielnego oddychania, bo zatarła się w nim pamięć, kim jest. Różnice zacierają się albo wyostrzają zależnie od tego, z której strony lustra spojrzeć. Z jednym uzupełnieniem. Grzesznik popełnia własne grzechy, bez kontekstu religijnego. Społeczeństwo go w tym nie wyręczy. Każdy napotyka dzisiaj sytuację, w których wybór dobra następuje z wielkim trudem, ale niezależnie od wszystkiego dokonujemy go w liczbie pojedynczej. Wybiera jednostka i to ona ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystko. Istnieją naturalne różne okoliczności łagodzące, które mogą usprawiedliwić określone poczynania, ale dobro pozostaje dobrem, a zło złem. I są one zapisywane na indywidualne konto. To naiwność i lenistwo zasłaniać się nawykowo państwem, szefem, sytuacją, najświętszą panienką. Gdzieś też czytałem sentencję, że droga do piekła jest szeroka i łatwa. W cudzysłowie piekła, jakby kto rozumiał cokolwiek pod tym pojęciem. Czasami niektórzy piekło tu już przeżywają.
niełatwo zaakceptować, jeszcze do tego akceptują jej, tkwią w nim, bo boją się wyjść krok poza tą strefę, względną strefę bezpieczeństwa, którą sobie stworzyli. Dlatego twierdzę, że piekło czy niebo to jest pojęcie względne. Każdy rozpatruje je z perspektywy własnego doświadczenia. Niełatwo zaakceptować myśl, że być może ludzie podświadomie sami siebie unieszczęśliwiają, ale skąd brać pewność, że tak nie jest? Co może być najwyższym usprawiedliwieniem, co naganą, co wyróżnieniem, gdy nie znamy powodów? I w końcu pytanie najważniejsze. Jaka w całym tym niezrozumiałym chaosie jest moja rola? Życząc Państwu owocnych przemyśleń nad tymi pytaniami rzuconymi w eter, zapraszam do następnego programu za tydzień. Myślę, że uda się w końcu zrobić wywiad z tym moim przyjacielem, który no, przeszedł różne koleje losu w drodze ku zdrowiu, łącznie z śmiercią kliniczną i to 2 razy. Także miłego wieczoru i do usłyszenia.